Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail 2021. Znaczy 2021? Nie, chyba już nie jest. Nawet nie wiem zresztą. No chyba ogólnie SimRail po prostu. I jedziemy aktualnie z automatycznym sterowaniem, wyłączmy sobie. Aktualnie przejmujemy lokomotywę i zbijamy sobie czółek. Takim sposobem przejmujemy lokomotywę od automatu. Jest to tryb multiplayer, zapomniałem o tym wspomnieć. Głośna jest ta lokomotywa, aż sobie muszę słuchawki ściszyć, naprawdę. Gdzieś lekkie przecinki, ale jest to wymagający symulator. Wyłączam tych podpowiedzi z prawej strony, ze względu na to, że tu na trybie multiplayer różne dziwne rzeczy się dzieją. I czasem pokazuje, że na tarczy, że semafor jest niby podany, a potem nie jest podany. Wolę już się zabezpieczać w takiej sytuacji. Jedziemy sobie EPU07 sześcioma wagonami. Wszystko jest oczywiście zgodnie ze sztuką. Przełączmy się tylko na nazdawę pośpieszną. Byliśmy na osobowej, a prowadzimy pociąg TLK, czyli pociąg pospieszny. Na razie widzę, nie mamy wjazdu do Hersznicy. Jednak już jest wjazd, widzicie? Oni to z pewnym opóźnieniem podają. Zamiast podać, aż stoję przed tarczy, jak jeszcze nie przejechałem przez tarczy, to dopiero teraz podają semafor. Rozumiecie chyba, o co chodzi. Na trybie multiplayer często zdarzają mi się takie przecinki. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Spóźnienia? Jesteśmy 3 minuty spóźnieni. To pewnie jechał szybciej jakiś piracz i się nie wypełnia z obowiązków. No i też jest to możliwe. Czasem jeżdżą tu gracze i dopiero potem wychodzą i ja mogę przejąć drugi raz ten sam pociąg, który już jedzie. Którym tu się robiło przyciemnienie, panie? O. Wiecie, trafiłem, udało mi się. Możemy wyłączyć. A był gracz ten, co tu jechał koło mnie? Tak, gracz. A był inny gracz. Jeśli pod klawiszem TAB możemy sobie sprawdzić niższych maszynistów, dyżurnych też. Najbliższy jest na Zawierciu, za 37 km. Więc no, dużo będziemy tutaj mieli do czynienia z botami, niestety. No szkoda. Na taki scenariusz wybrałem, nie? Znaczy
No, mały wybór był, tak powiem. No jest wolny scenariusz. Mówi się na ciśnienie 50 albo te 30, tak jak tam jest podane po prawej stronie. Teraz zresztą będziemy zwalnić. Jeszcze trochę podciągnijmy. Lekko przyhamujemy. Mamy 6 wagonów, to nie powinno być tak źle. Znakowe 60. I no panie, no. Gdzie tymi samochodami? Przed pociągiem, no. Ładnie. Lekko przesadziłem z mocą, wiecie? Weź tylko delikatnie. Już będzie ograniczenie do 30 za jakiś czas. Znakowe 50.
korek na skarżysku. No cóż, pewnie jest jakiś dyżurny. Na bardzo nie wie, co się dzieje. Chyba będziemy opóźnieni. Mi się coś wydaje dalej? Ze dwie minuty? Tam trzy. Trochę nocnego Sinraila, coś co pamiętam ostatnio zawsze w dzień jeździliśmy. Teraz trochę w nocy. Też jest gracz. Ach, to też. To też jest gracz. Ostatnio zawsze tak ciśnieliśmy szybko, 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 szybko. Teraz jeździmy trochę wolniej. Zaraz będzie jazda bezprądowa, więc dodajmy trochę mocy, aby rozbujać ten pociąg. Jazda bezprądowa. Od tego miejsca, jak wyjedzie tył pociągu, będzie 60 na godzinę. Jeszcze kawałek widzę. Długa ta jazda bezprądowa. Ale cóż. Macie przepisy. Możemy nadawać mocy. Czekajcie chwilę, przerwę. Dobrze, drodzy Państwo, ja już powróciłem, włączyłem na chwilę potę, jak mnie nie było. Idziemy aktualnie w kierunku stacji Wolfram. Z dziwnym cudem jesteśmy w ogóle opóźnieni. Mieliśmy tylko jedną minutę, a teraz jesteśmy nie o nie wiadomo inne.
można stać. Może w następnym odcinku zobaczymy, co tam będzie, bo widzę, że tutaj na tej trasie to tak będziemy jechać i jechać i jechać z taką niską prędkością, ale się nigdzie nie zatrzymamy, nie? Na następną trasę poszukam trochę trasy na tym odcinku Katowice-Warszawa. I tam sobie pojeździmy. Semafor jest na stój. Ten tutaj pociąg to skąd też się nagrawił? A mamy jej wyjazd. Dobrze, drodzy Państwo, ale tak byśmy sobie mogli tutaj jechać i jechać w nieskończoność. Myślę, że nie jest to materiał na odcinek, bo nic tutaj się zbytnio nie dzieje. Ja oglądalność raczej za dużo tutaj by nie było, na takie jeździe po prostu w odcinku z niską prędkością. Więc zobaczymy się już w kolejnym odcinku, bo ja wybiorę inny scenariusz i zobaczymy, co to będzie. Komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.